No i gdzie ta umiejętność gry nogami słynna poszła? Jak jest zdenerwowany. Aż usiąść musiał. No w kamerę iść, kochany. No celowałem w ciebie, ale nie chciałem no ci rozwalić kamery. No właśnie, myślę, że umiejętność gry nogami chyba... Nie, nie strzelić kamery. Football Manager, żeby ci strzałeczka w dół poleciała. Nie, w górę właśnie. Nie chciałem w ciebie, ani ci nosa rozwalić jak kamyk na obozie. Ja celowałem w ciebie. Ale przyznaję się, że celowałem w ciebie, tylko specjalnie dałem tyle obok, żebyś nie dostał. Czyli jednak gra nogami Stonks, tak? Dalej. Stonks. 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 Moglibyście zrobić mema takiego tam. Stonks. 50 osób jest odczuwalny. Nie wiem jak jest odczuwalny, ale ostatnio Blasz biegał w tych warunkach, to miał z piłką trening tylko i był cały zlany potem, ale tak konkretnie i wiesz, z godziny biegał max. Widziałem odczuwalny na 34, to w cieniu, czyli w słońcu jest 50 na słońcu. Tu jest jeszcze trawa, to jest może trochę mniej, ale jest, tak bym powiedział, mocno tropikalnie. A na przykład pod względem treningu to jest duża różnica, jak trenuje się w takich warunkach? Nie ma co narzekać, ale... Ale jak w to rozwiązuje? Masz nie na przykład wiesz, więcej przerw na nawodnienie, czy... Czy nie wiem, krótsze są te zajęcia? Cały trochę krótsze treningi. Jeszcze uważaj, chcesz uważać, trzeba na klimatyzację, bo czasem masz tu 50 stopni. Słońcu idziesz do środka, jest 19-20, no i łatwo się przeziębić. Nawet tego nie czujesz. Też nie czujesz, kiedy wypalasz elektrolity. Nie? No ale wiesz, z drugiej strony na meczu masz takie same warunki, nie? Może jak gramy wieczorem, to nie ma takiego słońca, ale jest no dalej tak, bardzo teraz są takie warunki, no wiadomo. Się zaadaptował. A na przykład w Serie A jak grałeś, to jeszcze większe były temperatury? No były większe latem. No graliśmy raz na Sycylii, z Palermo. To jak wysieliśmy samoloty, to było dwa razy gorzej. Nie można było oddychać, tak naprawdę, totalnie. I co, i w pompkę było, czy daliście radę? Remis mieliśmy. Bo nie grałem. Ale mam otworzyć? No jasne, że tak. Aaa, ja wiem kto to jest. No, kto jest na obrazku, czy kto to malował? Nie, kto malował, chyba. To jest to Legina ma... No, oczywiście, że tam wiem kto to. Pamiętam, tam pisał, bo to nie pamiętam czy to jest dziewczyna, czy chłopak. Chłopak jest chyba, nie? No właśnie, pisał do mnie. No, może oczekiwać jakiegoś prezentu, nie? No nie wiem, zobacz. To już od ciebie zależy. On pisał do mnie na Instagramie, to ja go złapię. On na żylecie jest. Ja wiem, ja pamiętam. Znaczy w ogóle kojarzę, który to jest, bo już jakiś czas temu ten się odzywał. No i w rameczkę, nie? I na ścianę. I na ścianę. Albo półki z nagrodami. Półki z nagrodami? No półeczka jeszcze pusta, no ale mówię, żebyś powoli zapełniał. Nie, słuchaj, mam taką z... Chciałem powiedzieć z młodzieńczych lat, bo młody jestem, ale taką jak jeszcze z Sempa grałem gdzieś tam, wiesz. To tam parę statuetek, albo jakieś szkolne turnieje. No ja zaś mi się zatęskniło za tym trochę. You never want to talk, yeah, before the game. Why to talk? No talking, just performing, yeah? Yeah. So I wish you did at least the same thing as in previous game when you started in first 11. Let's hope we win today, and that's all. Look at you. Look as if he's serious, so serious. He's always serious, seriously, this is the most serious guy. Is he? Well, yeah, so serious. It's good, because today we score again. Yeah, I hope so. I mean, that season is very good. Yeah, even friendly game, he scored many goals. I hope we're gonna fight, like mosquito fight with us, you know. How are you? I'm good, I hope that you will also be good after the game. Because last one was like cold shower, yeah, a little bit. Here? No, against Górnik.
Yeah. At the end, we took important point. But it was like, it's okay. Sometimes happens, you know. It's football, but at least we didn't lose. We keep going, and that's it. Up!
Turyn Przyszulskiego. Stal Mielec podejmowała Legię Warszawa. Wynik to 0 do 1. Sobotę 3 września o godzinie 15. Idziemy do kibiców, ej! Zdjęcie z kibicami, chodźcie, ej! A, no tak. Zobacz, z kibicami idziemy zdjęcie zrobić. Weź pokaż. No właśnie widziałem. I prezentowałem, kochany. Ale stoją za stadionem. Dopingowali ze stadionu was. Było ich bardziej słychać niż ty. Ale byli. Kibicu. Ej, foto. Foto with the fans. Ej. Foto. Brawo, kibice. Szacunek. Brawo! 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 Ale to jest. Mają czas.